W niedzielę 17 marca o godzinie 11 wzorem ubiegłego roku zostanie odegrana inscenizacja pod tytułem Bój o Kołobrzeg. 250 osób z całej Polski zgłosiło się do udziału w inscenizacji. Fenomenem jest to, że 160 ponad wystąpi w mundurach Wojska Polskiego, czyli to, co dla nas jest absolutnie najważniejsze. 20 zabytkowych pojazdów, wszystkie oryginalne. Tutaj szereg stowarzyszeń, ale też muzeów włącza się do realizacji naszego widowiska. Ciekawostka jest taka, że będziemy mieli na przykład armatę, która przyjedzie do nas ze Skarżyska Kamiennej, z Muzeum im. Orła Białego, czyli no możemy powiedzieć, że Kołobrzeg już jest bardzo, bardzo znanym widowiskiem, znanym przedsięwzięciem. Ponadto w trakcie inscenizacji zostanie zaprezentowany jeden z najciekawszych zabytków i jednocześnie najnowszy nabytek Muzeum Oręża Polskiego, niemieckie działo przeciwlotnicze, Oerlikon. Jedyne takie w Polsce. Będziemy mogli to działo zobaczyć w akcji. Unikat muzealny, produkcja niemiecka ze schyłkowego okresu II wojny światowej. Co ciekawe, kompletna razem z magazynkiem, także myślę, że będzie to ciekawostka na skalę, no nie tylko ogólnopolską, ale i ogólnoeuropejską, bo ja, o ile pamiętam, nie widziałem nigdy w czasie inscenizacji tego rodzaju broni w użyciu. Również w niedzielę o godzinie 16 na cmentarzu wojennym w Kołobrzegu odbędzie się Zgromadzenie patriotyczne. W zgromadzeniu patriotycznym uczestniczył będzie prawdopodobnie minister do spraw kombatantów i osób represjonowanych, przedstawiciel sztabu generalnego, jak również przede wszystkim przedstawiciele władz miasta, powiatu, poczty sztandarowe, szkolne, kombatanckie. I zapraszamy bardzo społeczeństwo na te uroczystości z miasta Kołobrzeg. W uroczystości obchodów 74. rocznicy walk o Kołobrzeg włączył się również przewoźnik Polregio. 18 marca z kołobrzeskiego dworca wyruszy pociąg z wizerunkiem Eweliny Nowak, sanitariuszki Wojska Polskiego, która zginęła od postrzału strzelca wyborowego 13 marca 1945 roku w Kołobrzegu. Właśnie chcieliśmy zsynchronizować tak, żeby w dniu 18 marca, a więc w poniedziałek o godzinie 9.53, bo o tej godzinie odjeżdża pierwszy pociąg, znaczy może nie pierwszy, ale pociąg w kierunku Szczecina, po raz pierwszy w tym dniu pociąg ten będzie oplakatowany właśnie tą osobą, czyli z czterech stron będzie miał wizualizację tej naszej bohaterki. W środku będzie historia tej sanitariuszki i przez rok czasu taki pociąg z bazy w Kołobrzegu, bo mamy swoją tutaj lokomotywownię, będzie codziennie kursował między Szczecinem a Kołobrzegiem. Następnie o godzinie 11 przy pomniku zaślubin Polski z morzem uroczyste ślubowanie złoży młodzież Ligi Morskiej i Rzecznej. Uczestniczą również kombatanci, którzy sobie bardzo chwalą tą możliwość bycia z młodzieżą. A młodzież przyjeżdża z całego kraju. Mamy w tym roku reprezentantów z Radowa, Bielska-Białej, z Kalisza, ze Sławy Śląskiej, a więc będzie trochę tej młodzieży. Będą wszystkie sztandary szkół kołobrzeskich. To jest, uważam, nasze osiągnięcie. Pani prezydent Kołobrzegu w towarzystwie pani burmistrz Pucka z flagami oraz prezes Ligi Morskiej z flagą Ligi Morskiej również dokonują tego aktu zaślubin. Szczegółowy program obchodów 74. rocznicy walk o Kołobrzeg oraz imprez towarzyszących jest dostępny na plakatach. Więcej na ten temat powiemy na naszej antenie dzisiaj po wydarzeniach dnia.